Witam w drugiej części podcastów na temat dietetyki z Tadeuszem. Witam również wszystkich słuchających, ciebie również witam. No, nowa seria, widzę, że całkiem fajnie się przyjęła, bo jest same łapki w górę, aczkolwiek nie ma ich jakoś tam mega dużo. Musicie się bardziej postarać, ale komentarzy jest sporo, nie? Widziałem na niektóre, starałem się odpowiedzieć tam w miarę wolnego czasu, chociaż go ostatnio ze względu na przeprowadzkę trochę mniej. Właśnie. Jaki temat może, bo ostatnio ja tak przejąłem inicjatywę, że tak powiem, i od razu wyskoczyłem z tematami. A propos mitów dietetycznych, to może ty coś ciekawego poruszysz. Wiesz co, no tych mitów na dobrą sprawę jest nieskończenie dużo, ale ciekawą materią są mity dotyczące metabolizmu, czyli przemiany materii, że są pewne takie przekonania dotyczące, to się nazywa atrybucja wewnętrzna, tak poprawnie, zaraz wyjaśnię, co to jest. Takie przekonanie, że na przykład mi ciężej jest, nie wiem, schudnąć albo dobudować masy mięśniowej, bo takie mam geny, które to determinują w jakimś stopniu. I w obiegu pojawiają się różne takie systemy rankingowe, takie punkty odniesienia, że na przykład osoby o określonym somatotypie mają większą tendencję do tycia lub do chudnięcia, że mogą się rozwijać szybciej lub wolniej, jeżeli chodzi o rozwój muskulatury, czy też, że mają, powinni się inaczej odżywiać na przykład. Są też takie przekonania, że wraz z wiekiem spada tempo przemiany materii. Ludzie to sobie bardzo różnie definiują i wymieniają się informacjami na ten temat, ale zdarza się, że różne osoby mają co innego na myśli. No i są też różnego rodzaju mity na temat tego, co przyspiesza, co zwalnia tę przemianę materii. I mnie się wydaje, że to jest jakiś obszar, w którym można byłoby trochę pogadać. No, ciekawy temat. Tym bardziej, że somatotypy to już chyba dawno zostały wyjaśnione, że to, no można powiedzieć, bzdura, nie? No, są nawet jakieś drobne badania, które się do tego odnoszą w sposób krytyczny. Natomiast jeżeli chodzi, to może zaczniemy od razu od tych somatotypów. Faktycznie istnieje coś takiego jak koncepcja somatotypu Sheldona, tylko problem z Sheldonem jest taki, że on w ogóle się nie wypowiada w kwestii tempa przemiany materii, fizjologii żywienia. On się wypowiadał w materii tak zwanej psychologii temperamentu, przy czym sami psychologowie traktują Sheldona jako pewnego rodzaju egzotykę, taki folklor, dlatego że on te badania wykonywał w bardzo specyficznych warunkach i na dziś dzień wiadomo, że je po prostu fałszował. Czyli nawet gdybyśmy uznali, że ta koncepcja somatotypu jakoś może zostać powiązana z dietetyką, z tempem przemiany materii. Ja zaraz wyjaśnię, czym jest to tempo przemiany materii, żebyśmy też się dobrze rozumieli w tej materii. Mhm. Materii. W każdym razie, nawet gdybyśmy uznali, że to może mieć jakiekolwiek połączenie, to i tak trzeba odrzucić Sheldona jako człowieka, który był pewnego rodzaju szarlatanem. On sobie założył pewną koncepcję i tak bardzo mocno pod wynik robił te badania. Już nie będę chodził w szczegóły, żeby po prostu na ostatnim naszym spotkaniu trochę dużo mówiłem o metodyce badań ich przebiegu, a wolałbym się skoncentrować już na samych konkretach. Więc oczywiście my możemy ulegać pewnym przekonaniom, że somatotyp ma znaczenie, ale to głównie z tego powodu, że jest to niezwykle sugestywne. To znaczy, po pierwsze istnieje coś takiego jak efekt potwierdzenia. Jeżeli mamy jakieś przekonania, tak wkodowane trochę, przyjęte już jako nasze własne, z którymi się utożsamiamy, to nasz mózg, można powiedzieć, funkcjonuje w taki domyślny sposób, że gdyby się pojawiły jakieś argumenty, przesłanki, które mogłyby nas z tych przekonań wybić, to znaczy gdybyśmy musieli na tej podstawie zmienić nasze przekonania, to jakoś umyka naszym zmysłom. Natomiast gdy się pojawi coś, co nas wspiera w tych przekonaniach, to my to bardzo łatwo wyłapujemy jakby w sposób wysoce domyślny. Jesteśmy jakby wyczuleni na tym punkcie. Z tego właśnie powodu powstały różnego rodzaju zabobony. Przecież nie oszukujmy się, fakt, iż żyli i do tej pory żyją, tylko jest to mniej rozpowszechnione. Ludzie, którzy pluli przez lewe ramię, jak im przebiegł kot czarny drogę, albo uważali, że to przynosi pecha, to oni znajdowali na to dowody. Dowody na zasadzie tegoż efektu potwierdzenia, który jest błędem poznawczym. To znaczy, jeżeli babcia czy matka powiedziała swojemu dziecku, że uważaj, bo jak kot przebiegł ci drogę, to będziesz mieć pecha, to jeżeli coś się komuś zdarzyło po takiej sytuacji, przypadkiem, zupełnie na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa, przebiegł komuś kot drogę i spadła mu na głowę, nie wiem, gałąź, to stwierdzi, że to z tego powodu, tak? I to jakby go przekonywało, że ten zabobon nie jest tak naprawdę zabobonem, tylko jest słuszny. I w obszarze dietetyki, w ogóle w różnych obszarach, tego typu zabobony funkcjonują i
To jest trochę tak, jak, bo to jest takie trochę naiwne, nawet sympatyczne, ale ja tutaj nikogo, kto w to jakby wierzy, nie próbuję naprostować albo wskazać mu, że jest człowiekiem naiwnym generalnie, bo ja też takim mitom ulegam, tylko akurat wydaje mi się, że w kwestiach tych, poza którymi się specjalizuję, czyli raczej poza dietetyką już na dzień dzisiejszy, to jest trochę tak jak z wiarą świętego Mikołaja. No i póki dzieci nie zrozumieją, że ze względu na nabytą wiedzę, doświadczenie, że nie jest możliwe, żeby święty Mikołaj objechał saniami po niebie wszystkie domki dzieciaków na świecie, wszedł przez komin czy tam inną drogą i zamieścił prezenty w ciągu jednej nocy, to będą wierzyć, że ten święty Mikołaj istnieje, bo mają dowody, jakie prezenty pod choinką. I taki sposób myślenia jest nam niezwykle bliski, tylko w obszarach oczywiście mniej, można powiedzieć, przerysowanych niż jeżeli chodzi o świętego Mikołaja. I na tej podstawie też mity innego typu niż tylko koncepcja somatotypu Sheldona jako wskaźnik tempa przemiany materii mają możliwość się upowszechniać i mają możliwość trwać też jakby na przekór informacjom, które mogłyby koncepcje te czy przekonania te podważyć. W każdym razie ewidentnie tak jest, że jak ktoś, kogoś nazwiemy endomorfikiem, no to on z natury najczęściej ma więcej tkanki tłuszczowej, nie musi tak być bezwzględnie, tak? Ale on ma najczęściej więcej tkanki tłuszczowej niż osoba, która jest ektomorfikiem. To się nam po prostu samo narzuca, samo przez się. I w związku z tym uważamy, że to są osoby, które mają tendencję do tycia albo problemy z tym, żeby schudnąć. To nie wynika jakby z somatotypu, tylko z innych uwarunkowań, które w większym stopniu są determinowane przez wpływ czynników środowiskowych, tryb życia, chociaż one mogą wywodzić się z pewnych uwarunkowań genetycznych, wrodzonych, które skłaniają nas, które sprawiają, że na przykład gorzej kontrolujemy łaknienie, mniej spontanicznie się ruszamy, jesteśmy mniej tacy temperamentni, jeżeli chodzi o naszą fizyczność, ale nie ma to nic wspólnego z typem budowy ciała. Przynajmniej do tej pory nie udało się tego wykazać. No wiesz, w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo takich, jak to fajnie ująłeś, szarlatanów, nie? Bo nawet jak wejdziesz gdzieś na jakieś grupy, nie? To ostatnio jeden mój znajomy udostępnił laskę, która tam na no, największe zło internetu, TikToku, o! Na TikToku stwierdziła, że wystarczy ketoza i że nie jest potrzebny deficyt kaloryczny, żeby chudnąć, bo ketoza załatwi to za ciebie, nie? No to też jest mit, do którego warto byłoby się odnieść. Ja uważam, że aktualnie na tym polu diety ketogennej fenomenalną robotę robi Ania Gudan, która zresztą działa w grupie Keton i jej wypowiedzi są bardzo rzetelne, merytoryczne i prostują pewne obiegowe mity, co też sprawia, że wylewają się czasami wiadra pomyj na tę dietetyczkę. Prostuje tego typu właśnie niesłuszne przekonania. Ja osobiście uważam, że każdy ma prawo popełniać te błędy, wypowiadać się w sposób błędny. Dopiero co na swojej grupie Fakty i mity dietetyki przytoczyłem swoje niesłuszne twierdzenia opisane w postaci artykułu, który wisi i przynosi mi wstyd do tej pory na temat oleju kokosowego, gdzie potraktowałem olej kokosowy jako olej MCT, bo były badania z użyciem oleju MCT. Ja to przeniosłem na obszar oleju kokosowego i stwierdziłem, że ma pewne walory, że jego konsumpcja niesie ze sobą pewne benefity, bo tak wyszło w badaniach z zastosowaniem stricte oleju MCT, a nie oleju kokosowego. To jest tak naprawdę tak, jakbym powiedział, że smalec ma pewne walory, bo w badaniach naukowych z użyciem oliwy, z oliwek też wyszły pewne benefity, bo jeden i drugi zawiera kwas oleinowy w różnych ilościach, ale zawiera. W jednym i drugim jest to kwas tłuszczowy dominujący w tym produkcie. To mówię dla zobrazowania. Więc oczywiście tu też znajdziemy prezenty pod choinką, jeżeli uwierzymy, że dieta ketogenna można na niej chudnąć bez deficytu energetycznego, bo tym prezentem będą, prezentem w sumie tak, będą osoby, które jedzą ile chcą na diecie ketogennej i chudną, tylko że one nie przekraczają swojego zapotrzebowania energetycznego, bo ketoza żywieniowa, stan ketozy żywieniowej doprowadza do spontanicznego zmniejszenia łaknienia. Najczęściej tak jest, chociaż nie jest to absolutną regułą. Dotyczy znacznej części osób stosujących dietę ketogenną. Jedzą ile chcą, ale najczęściej albo nie chcą więcej niż wynosi ich zapotrzebowanie, tak w praktyce wychodzi, albo też nie są w stanie przyswoić tak dużej ilości tłuszczu, bo na przykład nie są w stanie wytworzyć wymaganej ilości żółci. Żółć jest takim emulgatorem. Jeżeli się weźmie dla przykładu, no nie wiem, mleko pełnotłuste, to tam nie widać oczek tłuszczu. Tam jest to faza mleczna, faza tłuszczowa jest połączona z wodą i to mleko jest emulsją. Tłuszcz się nie wyodrębnia, dlatego że ten tłuszcz jest emulgowany tak, żeby mógł się pomieszać z wodą. Gdybyśmy dolali trochę oliwy do wody czy herbaty, to jak długo byśmy nie wstrząsali,
to i tak te oczka by się wykąsały. Dokładnie tak. I żółć pełni taką funkcję, że umożliwia połączenie się fazy wodnej z fazą tłuszczową w naszym przewodzie pokarmowym i umożliwia trawienie. Sama nie jest substancją trawienną, natomiast umożliwia kontakt enzymów trawiennych, enzymów lipolitycznych, które rozkładają tłuszcz z tłuszczem, który spożyjemy. Jeżeli mamy niewystarczającą produkcję żółci, no to w tym momencie nie przyswajamy pełni tłuszczu, który dostarczymy. I realny, takie, ze względu na takie uwarunkowania, można powiedzieć, wydzielnicze i po części mechaniczne, spożywamy 4000 kilokalorii, ale realnie przyswajamy na przykład 2900. Może się tak zdarzyć, bo mówię, tolerancja składników tłuszczowych może być różna. To zależy od zdolności funkcji wydzielniczych naszego przewodu pokarmowego, dokładnie gruczołów, takich jak wątroba. I w dużej mierze też uzależnione od jakościowego doboru tłuszczów. No w zasadzie wydaje mi się, że każdy z nas, gdyby wypił nagle 100 ml oleju, no mógłby to zaliczyć biegunkę, tak, za kilka godzin, biegunkę tłuszczową, dlatego żeby po prostu nie przyswoił tej dawki tłuszczu. Ale ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, to chciałbym jeszcze wytłumaczyć, bo powiedziałem, że dobrze byłoby porozmawiać o mitach na temat przemiany materii. Czym przemiana materii jest? Żebyśmy wiedzieli, czy rozmawiamy o tym samym, bo nam się zawsze wydaje, jak używamy jakichś pojęć, których używamy niemalże od zawsze, że my wiemy, co te pojęcia oznaczają, ale gdyby się poprosiło, to weź w takim razie i napisz, albo powiedz, co to dokładnie jest. No, bo to jest takie coś, co odpowiada w sumie za to, czy mamy tendencję do tycia, czy do chudnięcia. To nie jest dobra definicja. Ale mamy takie pojęcie jak podstawowa przemiana materii, całkowita przemiana materii. To są pojęcia fachowe. I okazuje się, że termin przemiana materii ma fachowe wytłumaczenie. I teraz tak naprawdę przemiana materii to jest zapotrzebowanie energetyczne. Jeżeli mówimy o podstawowej przemianie materii, to mówimy o tej ilości, tej dawce energii, którą musimy dostarczyć z pożywieniem, żeby nasz organizm był w stanie funkcjonować w trybie wegetatywnym, czyli na ojomie, bez gorączki przy okazji. Więc można powiedzieć, że to jest ilość energii niezbędna do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych. To się można wydawać, po co Sowiński o tym mówi? Ano po to, żeby wskazać, że jest to ilość energii, którą spalamy bez jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Czyli na to dużego wpływu nie mamy. Dokładnie tak. Na to dużego wpływu nie mamy. I jest jeszcze całkowita przemiana materii, która uwzględnia podstawową i sumę wydatków energetycznych związanych z naszą aktywnością. I tu możemy wyodrębnić aktywność treningową, czyli tę aktywność, która jest przez nas zaplanowana i klasyfikowana jako jednostka treningowa. I nietreningową, nazywaną NEAT, tak zwane, o którym mówi i pisze się dużo, ale ciągle tak nie do końca się go rozumie w obiegowym ujęciu. W tej aktywności nietreningowej może być natomiast aktywność związana z wykonywaniem obowiązków zawodowych, no bo raczej to nie jest trening dla większości osób, że pójdzie do pracy i nie wiem, do fabryki świeczek i zaczyna przekładać towar z miejsca na miejsce, gdzieś tam na magazynie albo cokolwiek innego, jakakolwiek by ta praca nie była. I wreszcie może być też no, związane z wykonywaniem obowiązków domowych, no jak ktoś odkurza, no to też nie nazywa tego treningiem, że dzisiaj nie muszę iść na siłkę, bo odkurzyłem duży pokój, ale to jest jakaś forma wydatkowania energii, ale na to mamy jakiś wpływ, ale nie jest on taki, no trudno tego do końca zaniechać. No nie stwierdzimy, że nagle będziemy śmigać dwa razy szybciej w pracy, bo teoretycznie moglibyśmy, ale jest to najczęściej karkołomne i się nie opłaca. Część osób mogłaby tak pomyśleć. Chyba, że pracujesz na tak zwany akord. Chyba, że. I jeszcze jest w tej aktywności nietreningowej, która też rzutuje na całkowitą przemianę materii, mamy aktywność spontaniczną. I my tutaj się różnimy istotnie. I tu się dzieje bardzo dużo i tu umyka naszej uwadze. Na przykład niektóre osoby więcej gestykulują, jak mówią, spalają więcej podczas rozmowy. Część osób jak stanie, to się podeprze i spala mniej niż kolega, który następuje z nogi na nogę. Można powiedzieć, co to są za wydatki energetyczne? Ano w tydzień uzbiera się z tego więcej niż dwóch jednostek treningowych. Te różnice. One mogą być naprawdę istotne i my się między sobą różnimy ze względu na pewną konstrukcję genetyczną, ale też różnice mogą zachodzić w ramach danej jednostki pod wpływem czynników środowiskowych. Jeżeli kogoś zasmucimy czymś, powiem mu ty, bo tam nazwiemy tak czy siak i usłyszy to od pięciu osób, spuści głowę i się, nie wiem, położy i stwierdzi, ale jeżeli tam oczywiście przyjmuje to, co inni do niego mówią, jako coś, co ma na niego wpływ, a w mniejszym lub większym stopniu najczęściej ma. Jeżeli wypijemy kawkę, podwójne espresso, mówi się, kawa przyspiesza metabolizm, ale to się musi dziać zgodnie z prawami fizyki. Byliśmy zmęczeni i się nie ruszaliśmy. Wypiliśmy kawkę i wszędzie nas pełno. W tym momencie mamy podkręcenie
metabolizm się, przemiany materii powinno być de facto powiedziane, na poziomie tej aktywności spontanicznej, albo możemy cięższy trening zrobić. Spożyjemy preparat przedtreningowy, który ma w sobie substancje pobudzające, takie jak kofeina, czy ewentualnie inne dodatki. No, znajdują się preparaty, ciągle można znaleźć z metyloheksaminą, czyli z tak zwanym geranium. Nie, oczywiście my tutaj się nie wypowiadamy, czy polecamy, czy nie polecamy, ale mówię, że one zmniejszają zmęczenie, pozwalają trenować szybciej, ale pozwalają też na treningu siłowym, my się ruszamy między seriami. I do czego tutaj zmierzam? Jeżeli mówimy o szybszym lub wolniejszym metabolizmie, czy przemianie materii, to najczęściej większość osób, która się na ten temat wypowiada, mówi o tej podstawowej, tej niezależnej od aktywności fizycznej. Natomiast można to rozpatrywać również na poziomie całkowitej. I ja osobiście uważam, że i mam na to pewne papiery, tak, dowody w postaci badań naukowych, że pomiędzy dwoma osobami, które mają te same parametry antropometryczne, ten sam wiek, tę samą płeć, dzisiaj to różnie bywa, ten sam wzrost, tę samą masę ciała, ten sam skład ciała nazwijmy, różnice w zapotrzebowaniu energetycznym podstawowym, pomimo istotnych różnic genetycznych pomiędzy tymi dwoma osobami, niech jedna osoba jest Afroamerykaninem, a druga niech jest Hindusem, różnice w zapotrzebowaniu podstawowym będą mało istotne. Natomiast w całkowitym mogą być bardzo znaczące. I nie wiem, czy chcesz mi coś zadać pytanie, coś powiedzieć, czy ja mam Nie, kontynuuj, ja nie chcę przerywać, bo... Swój monolog, ale powiem w ten sposób. Tak może trochę brutalnie, trochę prześmiewczo, ale jednak wydaje mi się, że oddam istotę tych zależności. Że jeżeli się komuś wytłumaczy, albo tak do szerszej grupy odbiorców, że jeżeli chcemy mieć szybszą przemianę materii, tę całkowitą, to w obrębie tej podstawowej przemiany materii dużo nie zrobimy, ale w obrębie całkowitej możemy robić dużo. Możemy wybrać nawet te głupie zalecenia z tej kolorowej prasy, to nam się tego słuchać nie chce. Wybierz schody zamiast windy, tak? Parkuj dalej od domu. To jest mój ulubiony tekst do niektórych osób, że jak ktoś chce zaparkować normalnie w dużym pokoju, no to spali mniej. Ludzie idą na bieżnię stacjonarną do klubu fitness i łaszczą, i drepczą, ale jak nie mają miejsca pod domem, to objadą jeszcze raz całe osiedle. Po to, żeby się nie przejść tych 100-200 metrów więcej, bo im się nie chce. W sklepie też, jak się jedzie do jakiegoś marketu, to się chciałoby wjechać pod regał. I my z wiekiem jeszcze tego nabywamy, tego takiego zasiedzenia. Więc dlatego można powiedzieć, że całkowity metabolizm spada wraz z wiekiem, ale czy podstawowy, to do tego jeszcze dojdzie. Jeżeli się to ludziom wytłumaczy, to nie przyjmą, no tak, no w sumie to jest racja, jest jakiś wpływ, ale my tak naprawdę wszyscy byśmy chcieli wiedzieć, co zrobić, żeby przyspieszyć ten metabolizm podstawowy. Nie ten związany z aktywnością. Tylko ten podstawowy. Uwaga, to wiecie, co my chcemy? My chcemy nic nie robić i spalać więcej. Taka jest prawda. I to jest w sumie naiwne, trochę dziecinne, bym powiedział. Oczywiście no, są pewnego rodzaju metody, które pozwalają spalać więcej spoczynkowo, a są substancje no, z grupy związków dopingujących, takie jak chociażby DMT, które no, rozprzęgają fosforylację oksydacyjną, powodują, że spalamy więcej energii na ciepło. Natomiast tak naprawdę szybszy podstawowy metabolizm, ta podstawowa przemiana materii szybsza, dotyczy najczęściej osób chorych. Jeżeli macie chorobę infekcyjną, czyli gorączkę, nie wiem, zarazicie się grypą chociażby, 3-dniowa grypa, ale was przemęczy, 39 stopni, nie zbijecie gorączki, to macie spalanie na energii, żeby się podgrzać. Tak, to organizm spala, ale czy to jest dobry sposób, żeby się schudnąć? My leżymy w tym czasie, kompensujemy sobie te wydatki związane. Oczywiście, jak się podkręci termogeneza, to nie mamy apetytu. Jak wejdziecie do sauny, to też nie macie apetytu specjalnie. Wejdziecie do Bałtyku. No, Bałtyk zawsze jest zimny, jak jest ciepły, to są sinice i jest, też nie można wchodzić. Ale jak wejdziecie do Bałtyku, to się ludzie czasami pytają, dlaczego woda wyciąga. I są tacy głodni, że wyciągnęło z nich. Przepraszam, nic tam woda specjalnie nie wyciągnęła za dużo. Po prostu wychłodzenie organizmu za pośrednictwem termoreceptorów zwiększa łaknienie. Przegrzanie powoduje, że jesteśmy mniej głodni. Choroba infekcyjna podnosi poziom podstawowej przemiany materii. Ale nie jest super sposobem iść na odra party, żeby później sobie trochę schudnąć. I to się wydaje taki banał, ale to powinno moim zdaniem tak usystematyzować sposób myślenia, żeby jednak zastanawiać się, co można zrobić w ramach tej całkowitej przemiany materii, jak można przyspieszyć. Jeżeli są osoby, które mogą dużo jeść, nie ćwiczą specjalnie dużo, nie mają fizycznej pracy, ale mogą dużo jeść i nie tyją, no to nie ma bata. Są albo takie możliwości, że mają... Albo mają problemy z funkcjami trawiennymi i nie przyswajają znaczącej ilości takich jak inne osoby. Kalorii z pożywienia, kilokalorii, rzeczywiście są, badano kiedyś ludzki kał.
Może nie jest to super wdzięczny temat, no ale taka nasza fizjologia. I były bardzo istotne różnice pomiędzy jednostkami sięgające 500 kilokalorii. Tak? Niektóre osoby nie były w stanie wchłonąć nawet 500, niemalże niecałe 500 kilokalorii z dobowej racji żywieniowej. No to jest dużo. Inne osoby... Ale bazując na tej takiej średniej wszędzie używanej 2000? No bo wszędzie jest wyliczane, że 2000 to jest takie średnie zapotrzebowanie. Znaczy, to nie było tak, że przeliczano na średnie, tylko przeliczano w ich wypadku. Oni mieli różne zapotrzebowanie energetyczne, ale tam nie było jakichś wyczynowych sportowców, co by spalali po 5000. Więc no, dla mężczyzny na przykład było 2700. Takie jest przeciętne zapotrzebowanie mężczyzny. 2500, 2700, jeżeli nie jest super aktywną osobą. No bo to osobą. Wiesz, ja do czego nawiązuję, nie? Bo tam masz wszędzie te referencyjne spożycie na podstawie diety 2000, nie? Tam, gdzie tak, bo to jest zrobione między mężczyznami a kobietami, taka wartość dla supersiedzącego trybu życia. Potem to najczęściej są te, można powiedzieć, handlowe uśrednienia. W nomenklaturze fachowej, powiedzmy, normy żywienia dla populacji polskiej, które są zresztą bezpłatne, ja je polecam. Bo to jest zrobione bardzo fajna publikacja, za którą normalnie, jakby, nie wiem, napisał to Sowiński czy ktoś inny, to pewnie by chciał z 2,5 stu, jakby był w stanie coś takiego napisać, a to sobie można za darmo pobrać. I one pewnie nie są dla sportowców, ale dają pewne punkty odniesienia dosyć ważne, jeżeli chodzi o kwestie żywienia. Tam zobaczymy, że proporcja omega-3 do omega-6 nie ma istotnego znaczenia, tak? Chociaż w obiegu się mówi co innego. Ja jestem w stanie obronić twierdzenie, że nie ma znaczenia, chociaż w pracy dyplomowej napisałem co innego, też się pomyliłem. W każdym razie bardzo wiele osób, zaczynając swoją przygodę w jakimś tam, w jakiejś dziedzinie, tak, w dietetyce, czy tam w jakiejś tam suplementacji i tak dalej, mówi coś, bo na tą chwilę to jest ich wiedza, kończy się powiedzmy na pierwszym piętrze, a później wspinają się dwa piętra dalej i się śmieją z tego, co mówiły, nie? Zgadza się. Nawet najlepsi i wiesz, i ci ludzie, znając swoje błędy i tak dalej, po prostu się z tego często śmieją, a wiesz, a są tacy, którzy potrafią to wytknąć i wiesz, o co chodzi, nie? A, bo on się nie zna, bo kiedyś tak napisał. No tak, nie? To znaczy, jak ty kiedyś jadłeś gilę z nosa, to znaczy, że co? No. To tak, to brutalne porównanie, ale wiesz, mnie się wydaje, że czasami jest też trochę tak, że my zwracamy uwagę, podałeś ten przykład, że ktoś jest na poziomie pierwszego piętra, a on się zaczyna zastanawiać, co jest na 13, tak? I jakby problemy, które ma i dywagacje, no to jest trochę tak jak ze słodzeniem albo niesłodzeniem herbaty, nie? Jeżeli ktoś mówi mi, że zaczął się zdrowo odżywiać i nie używa cukru, ja z nim rozmawiam przez konsultację i się okazało, że on pił jedną kawę dziennie i słodził ją dwie łyżeczki, teraz nie słodzi, uważa, że się świat zmienił wokół niego i że on się zmienił. No to jest takie bardzo symboliczne przejście na dobrą stronę mocy, ale to tak naprawdę w bilansie nic nie zmieni. A my mamy w zwyczaju, jak ktoś spojrzysz na kogoś i posłodził cztery łyżeczki herbaty, no to debil, tak? Jak tyle posłodził, tak się ludziom wydaje. Ale jak ktoś pije szklankę Fanty, czy tam w szklance jest 5 łyżeczek cukru. No, oj, nie, chyba no, więcej jest, nawet, nie? No, wypił szklankę i no co, wypił, no każdy chyba wypije, kto nie ma pokus. I do czego zmierzam? W każdym razie, jeżeli chodzi o tą przemianę materii, to my ją oczywiście możemy przyspieszać, zwiększając aktywność nietreningową lub treningową, czasami w taki bardzo banalny sposób, ale też druga kwestia, której warto pamiętać, to, że jeżeli metabolizm spada, zmniejsza się przemiana materii z roku na rok na przykład albo w czasie odchudzania, bo organizm ma możliwości adaptacyjne, to najczęściej nie dzieje się na poziomie podstawowej przemiany materii tak mocno. Oczywiście w pewnym stopniu może się dziać, ale dzieje się głównie na poziomie całkowitej, a dokładnie tej składowej związanej z ruchem. I to można zaobserwować, jeżeli się na przykład liczy kroki. Człowiek nie zmienił pracy, nie zmienił treningu, biega tyle, co biegał, a kroków mniej. I to się okazuje, że organizm w ramach tych czynności niestrategicznych odbiera sobie tam po 50, tu 30, kolejnego dnia 20, kolejnego dnia 100 kilokalorii. I on to robi w ramach czynności niestrategicznych, dlatego że gdyby były strategiczne, to byśmy zauważyli. Jakbyśmy nie mogli wykonać całego treningu, tylko musielibyśmy w połowie skończyć, to byśmy zauważyli, coś jest kurde nie tak. I wiadomo, spalamy mniej. Poza tym ludzie też oceniają, ile kilokalorii spalili po tym, jak bardzo są zmęczeni. A na redukcji można być bardziej zmęczonym na ujemnym bilansie energetycznym, mniejszą ilością wykonanej pracy. Pracę wyraża się w dżulach. Dżule w skali makro to są kilodżule. Tam można przeliczyć na kilokalorie. Mamy informację. Więc to jest kwestia bardzo istotna. Ktoś może być bardzo zmęczony treningiem, bo na przykład nie lubi jakiejś formy aktywności fizycznej. Niech będzie. No, jeżeli mówimy o sportowcach przez duże S, no to nie ma lubię, nie lubię, tak? Ale jeżeli mówimy o ogóle populacji, no to jak ktoś nienawidzi kardio, da się mu trener, da mu kardio, łażenie po bieżni, to ta niego jedna minuta trwa godzinę. Tak? I on po tym wraca do domu, jest po prostu zmęczony psychicznie i fizycznie i raz, że się kładzie na kanapie,
i się nie rusza i spalił na treningu 300, bieżnia pokazała 600, bo zawsze pokaże więcej. Ja mam taką hipotezę, że te bieżnie stacjonarne są najbardziej oblegane w klubach fitness, które najwyższe wyniki pokazują. I w każdym razie wrócisz do domu i się położysz, powiesz, kochanie, zrób mi herbatę, no i spalisz i odbierzesz sobie organizm z tego z połowę, tak? Że normalnie by się ruszał, teraz się nie ruszasz. Jak trener każe przekatować, przysiad, wykroki, wyprosty, wspięcia i jeszcze może coś tutaj na dobitkę i ktoś następnego dnia i dwa dni później, trzy dni później ma domsy na nogach, to się tylko może wydawać, że podkręcił metabolizm, bo zaangażował dużo jednostek motorycznych, duże partie mięśniowe. On następnego dnia jest kaleko, on się nie rusza, on po prostu idzie wolnym krokiem, nie wchodzi po schodach, idzie windą, kładzie się przy byle okazji, nawet nie siada za bardzo, bo go dupa boli, więc tylko się by najchętniej wyleżał. To takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Jeżeli tego nie weźmiemy, będziemy patrzeć tylko jednostronnie, to będzie nam się wydawało, że albo jesteśmy pokrzywdzeni przez geny, bo tu pewne różnice są oczywiście, ale w ramach tego temperamentu fizycznego i wydolności fizycznej. Albo jesteśmy pokrzywdzeni przez geny, albo liczymy kilokalorii, ale bilans energetyczny, no, nam wychodzi, że jest ujemny, a tak naprawdę nie chudniemy na ujemnym, więc liczenie nie ma sensu. Tak? To jest takie trochę podejście, nie rozumiem tego, więc to jest głupie. Czasami człowiek nie rozumie, bo nie ma dostępu do wszystkich niezbędnych informacji. Ale wykład zrobiłem długi na ten temat. No myślę, że teraz już każdy będzie wiedział jak. By the way, ja kiedyś już nie pamiętam, bo ja odwrotnie niż wszyscy, ja swoją wiedzę czerpałem z tych anglojęzycznych i już nie pamiętam u kogo to ten, że oglądając horror spalasz ileś tam kalorii, bo się boisz i ci serce napierdala, tak, nie? I tak tam jest. Chyba było, już nie pamiętam, wyliczyli, że jakoś tam 200 kalorii, nie? A ja na przykład picie zimnej wody na treningu, też organizm musi ją sobie podgrzać, nie? Takie drobne. Ale to są bardzo nieduże różnice. To znaczy, takie, ale wiesz, takie drobne właśnie rzeczy, o których mówię, jak sobie wyliczysz tak, 10-15 takich drobnostek po 5-10 kalorii, nagle wychodzi ci... Tak, to prawda. To znaczy, trzeba uważać na jeszcze na tą drugą stronę medalu. To znaczy, istnieje coś takiego jak termogeneza psychologiczna. To znaczy, jeżeli my się zestresujemy, przestraszymy, to automatycznie mamy aktywację osi pod wzgórze przysadka nadnercza i mamy i reakcję ze strony katecholami, takich jak adrenalina, noradrenalina. Przecież noradrenalina jest pobudzana przez termogeniki, przez substancje odchudzające. Noradrenalina nasila lipolizę i może podkręcać termogenezę. Więc pod wpływem tak na dobrą sprawę i horroru, ale też stresu jakiegoś, my doprowadzamy do zwiększenia wydatkowania energii, poza tym też jesteśmy... Możemy być, zależy od natężenia tego bodźca, możemy być mniej głodni, ale jak opadnie bodziec, ekspozycja na bodziec, to w tym momencie jesteśmy emocjonalnie trochę zmęczeni, może tak być. Ja nie mówię, że po horrorze, bo do horrorów to się dzieciaki tak mocno boją, nas tak mocno to nie nastraszy oczywiście, nie, że się tu kryguje na osobę niewrażliwą, tylko chyba no, rozumiemy, o co chodzi. Ale to jest taki dosyć ciekawy przykład, który podałeś. Ale mamy coś takiego jak mechanizmy kompensacyjne i na to trzeba właśnie uważać, bo to jest trochę tak jak z ekspozycją na zimno. Jak wejdziesz do zimnej wody, bardzo zimnej wody, to spalisz dużo kilokalorii na dogrzanie się, ale jak wyjdziesz, będziesz głodny. I pytanie, jaki jest tego bilans? To jest właśnie bardzo istotne. Czy przypadkiem nie okazuje się, że spontanicznie pokrywa się później te wydatki energetyczne? Tak jest z ekspozycją na stres. Niektóre osoby się dziwią, mówią, jak po stresie ludzie mówią, że są głodni, jak ja się mocno zestresuję, to nie jestem głodny. Na początku nie. Ale później, żeby zmniejszyć dyskomfort związany z tym nieprzyjemnym odczuciem, człowiek chce coś przyjemnego. A przyjemne, najprostsza forma dostarczenia sobie przyjemności poza narkotykami i alkoholem, nie mówię, że to jest lepsze rozwiązanie, tak? Czy gorsze, ale w każdym razie to jest jedzenie. Jedzenie rzeczy, które są wysoko smakowite. My niestety lubimy coś, co jest najczęściej też gęste energetycznie. Coś, co jest gęste energetycznie i smakowite, to co to jest? No to jest najczęściej słodkie węglowodany plus tłuszcz. Od tego się nie można oderwać. Po prostu je się tak długo, jak jest. I czasami takie epizody po horrorze i chyba nikt tak nie ma, że musi pójść i się nawpieprzać do McDonalda, bo obejrzał horror i jeszcze mu serce nie, się nie uspokoiło, więc ja nie mówię, że to ten przykład. Ale jeżeli chodzi o wpływ na jakieś stany emocjonalne, to mamy wpływ dynamiczny, natychmiastowy i to może mieć dokładnie odwrotną manifestację, odwrotny skutek niż późniejszy kompensacyjny. I to też trzeba wziąć pod uwagę. No, nawet jest takie powiedzenie, że ktoś tam zajada stres, nie? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I to znikąd się nie wzięło. Niektóre osoby bardziej, niektóre mniej. Między nami też są takie różnice, że część z nas, i do końca nie wiadomo, jakie geny za to odpowiadają. No tu pewne znaczenie ma ten polimorfizm genu FTO. Genu w zasadzie można powiedzieć otyłości. Polimorfizm, on występuje częściej w populacji niż mutacja.
i najczęściej te osoby, które cierpią na ten polimorfizm, są 2 do 4 kg cięższe niż reszta populacji, ale głównie jest to związane nie z metabolizmem, tylko z kontrolą łachnienia. Znaczy te osoby po prostu jedzą więcej i mają większe problemy, żeby zjeść mniej. I często to wychodzi epizodycznie. Co to oznacza? Przykładowo ja tak mam, i tu dziękuję Bozi, czy matce naturze za to, że mnie w to wyposażyła, bo to raczej nie jest kwestia przygotowania zawodowego, że jeżeli zjem ekstra 3000 kilokalorii na wieczór, jakby mi się zdarzyło, to ja następnego dnia nie jestem głodny. I następnego dnia spontanicznie, bez planowania, organizm sobie to kompensuje. Na śniadanie, jak mam spojrzeć przez pierwsze 5 godzin, no to nie daj Boże, to czasami muszę się zmusić, a później nie jestem głodny przy kolejnym posiłku. A część osób tak nie ma. Zje coś sobie ekstra, w święta na przykład, i rano wstanę głodny. No i to są pewne uwarunkowania, które sprawiają, że niektóre osoby mogą mieć bardziej podgórkę niż inne. Ale najczęściej to w większym stopniu dotyczy mechanizmów kontroli łaknienia i tej pobudliwości ruchowej niż takim spalania kalorii niezależnego od naszej aktywności. Jeśli ja tak nawiążę do tego twojego niejedzenia na drugi dzień, to powiem ci, że kiedyś jak się tak nachlałem wody do zgonu i miałem helikopter i tak dalej, wymioty w 3 łazienkach, w każdej w domu i tak dalej, zostałem w ubraniu, to przez 2 lata nie mogłem się patrzeć na wódkę, nawet powąchać. Nie? Także nie wiem, jaki to gen, ale... To jest dobry. Znaczy, to są geny, które... Wiesz, ja podam trochę inny przykład. Wybacz, się powołam na dzieciaki, jak ty mówisz o alkoholu, ale dzieci najczęściej, część z nas również, jak byliśmy dziećmi, nie smakowała nam brukselka, wątróbka, brokuły. Niektórym ta wersja została do dziś, chociaż możliwe, że gdyby się przekonali, spróbowali, to by im ta wersja minęła, nie sprawdzili już. Ale w przyrodzie najczęściej trucizny są gorzkie, a dzieci co do rączki, to do buzi bardzo często. I te dzieciaki, które mają ten gen, który odpowiada za niechęć do gorzkiego smaku, bardzo wyraziste odczuwanie smaku gorzkiego jako dyskomfort, no wypluwały najczęściej te trucizny, na które mogły się natknąć w dawnych, dawnych latach. Nie mówię tutaj dzisiaj, bo dzisiaj nikt nie puszcza dzieciaka luzem 7-miesięcznego do lasu. No, ale w każdym razie tak było. I ten gen miał okazję rozpowszechnić się w populacji. I później przychodzi 8 klasa, 14 lat, wybierzesz browar do ręki i gorzki, a jakoś ci nie przeszkadza specjalnie ten smak. I życie zaczyna się zmieniać. Ten gen jakby, jego właściwości ulegają pewnemu wyciszeniu. I my też mamy takie podejście, że jeżeli nam to zaszkodziło ewidentnie, to później mamy niechęć do tego produktu, chociaż nie dotyczy to wszystkich produktów. Możesz się strudzić czekoladą, gwarantuję ci, że większość osób nie będzie miała przez 2 lata awersji. Ale to jest istotne również to, że to jest taka ciekawostka w ogóle poza tematem, że kluczowe znaczenie ma przekonanie, czyli psychika ma kluczowe znaczenie, pomimo tego, że jest to utrwalone biologicznie w genach, ale psychika ma kluczowe znaczenie. Co to znaczy? Gdybyś pojechał nad morze i zatruł się, zjadłbyś rybę, nie wiem, pastę jajeczną i sernik i lody, i byś ten bardzo wyrazisty zapach ma ryba i jajko. Lody nie mają takiego wyrazistego zapachu mocno. Nawet gdyby się zatruł tymi lodami, ale byś uznał, że to była ryba, to na rybę byś nie mógł 2 lata patrzeć. Taka ciekawostka. Tak, to potwierdzam. Jest w tym dużo prawdy. Więc to znaczy, że byłeś przekonany, że ci wódka zaszkodziła. Może coś innego to było, nie? Zdecydowanie wódka, nie? Zdecydowanie, no dobrze. Dobrze, dobrze. To może teraz już... Pojedziemy sobie jakieś pytania, obiecałem pod ostatnim odcinkiem i widzę, tam się pojawiło. Tak, bardzo dużo jest takich mega mądry człowiek, brawo, to przywilej, że możemy za free słuchać takich podcastów. O, to dziękuję bardzo. Mega ciekawy odcinek, bardzo mądry i odczytany gość. No tu jeszcze kilka podcastów będziesz mógł kandydować w wyborach, nie? Kiedyś o tym myślałem, żeby pójść do polityki. To co ciekawe, tam czas, ja jako dietetyk nie mogę mieć poglądów politycznych, uważam, że nie mam, ale zdarzało się, że rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli inne poglądy zupełnie niż ja, i nawet kiedyś usłyszałem, że gdybym ja startował z tymi swoimi poglądami, to by mnie poparli mimo wszystko. No, ale mimo wszystko to nie będę sobie psuł życiorysu. Co najlepiej pić podczas treningu, czy na przykład picie wtedy energetyka z cukrem i wody, to dobre rozwiązanie. Jeżeli tak, to ile powinno być tego cukru podczas treningu, żeby efekty, czyli jak najwyższa gotowość do pracy, był osiągnięty, i czy warto dodać coś ekstra typu cytrulina czy aminokwasy? Czyli intra-workout. Wiele zależy od tego, co trenujemy i ile trwa trening. I co jest również naszym celem.
Ja powiem, jak wyglądają pewne takie ogólne wytyczne i jeszcze jak można je indywidualizować. Zaleca się, żeby, znaczy powiem w ten sposób, przy treningach trwających do gdzieś 60, maksymalnie 90 minut nie ma konieczności spożywania węglowodanów w ogóle. Natomiast to nie znaczy, że nie można ich spożywać, bo po prostu są badania, które pokazują, że jak trening trwał, nie wiem, 40-60 minut i spożywało się węglowodany w trakcie, to one tak naprawdę efektywnie zasilały organizm na końcówce treningu lub po jego zakończeniu. Ale z drugiej strony zaobserwowano, że sama, to patrząc na, nie na parametry wysiłkowe, tylko na przykład na wzrost dostępności glukozy. Natomiast sam fakt, że węglowodany znalazły się w jamie ustnej, już może mieć pewne właściwości ergogeniczne. Nawet były takie badania, gdzie uczestnicy płukali sobie usta roztworem węglowodanów i wypluwali ten roztwór. Oczywiście na fitness club to z oczywistych powodów nie jest dobry patent, żeby chodzić i pluć między seriami gdzieś tam po podłodze, ale to jest raczej chodziło o to, żeby coś zbadać. I okazało się, że sama obecność węglowodanów, i nie musiały być słodkie te węglowodany, powoduje pewne korzyści prawdopodobnie poprzez wpływ na układ nagrody. Natomiast słodzik takich właściwości nie ma, czyli to nie chodzi o sam słodki smak, tylko chodzi o obecność węglowodanów. Do czego zmierzam? Osobiście wychodzę z takiego założenia, że w przypadku, gdy mamy możliwość zagospodarowania całej dobowej dawki kilokalorii w ramach konwencjonalnych posiłków, czy też posiłków specjalnego przeznaczenia, jakichś odżywek i tak dalej, też również około treningowo i w pozostałych częściach dnia, jeżeli trening trwa gdzieś 60-90 minut, to nie musimy spożywać węglowodanów, chociaż możemy w dawce około 30-40 gramów na godzinę. To już jest w zupełności wystarczające. 30 gramów jest w zupełności wystarczające. Czyli gdzieś 45 gramów na półtorej godziny takiego treningu. Natomiast jeżeli trening trwa dłużej, to warto byłoby spożywać węglowodany, dlatego że one mogą wpłynąć na parametry wysiłkowe i warto byłoby je spożywać od pierwszych minut treningu, tak żeby one miały możliwość się też rozbujać na poziomie dostępności energii. I znowuż dawka węglowodanów rzędu 30 gramów na godzinę wydaje się być dawką wystarczającą. Pytanie, czy chcemy pozostać tylko na dawce wystarczającej. Tak naprawdę przy treningach trwających 2-2,5 godziny warto byłoby już osiągać pułapy około 60 gramów węglowodanów na godzinę. Tylko że nie wszyscy są w stanie dobrze tolerować węglowodany w takiej dawce, zwłaszcza gdyby to był jakiś monotematyczny składnik węglowodanowy, na przykład sama glukoza albo sama na przykład karbo. W dawce 60 gramów na godzinę lub więcej. W takiej sytuacji poleca się łączyć ze sobą źródła glukozy, a glukozą jest czysta glukoza, glukozą jest maltodekstryna, czyli karbo, tylko to jest glukoza połączona takimi wiązaniami specjalnymi w łańcuszek i glukozą również jest bitargo, tak? Też jest połączone w jeszcze dłuższy łańcuch. I warto byłoby uzupełnić taki napój o pewną ilość fruktozy. Dlaczego? Dlatego, że fruktoza wykorzystuje inny kanał transportu z przewodu pokarmowego. Jeżeli mamy pewien limit, jeżeli chodzi o... To ma szczególne znaczenie, gdy już osiągamy pułapy między 60 a 90 gramów, ale u osób z niewytrenowanym jelitem te problemy mogą się pojawić trochę wcześniej. Więc uwzględnienie na też... Jeżeli mamy dawkę węglowodanów około 60 gramów na godzinę, mówię, u niektórych osób w zupełności wystarczy to sama glukoza, czy też sama maltodekstryna. Ale gdybyśmy chcieli poprawić tolerancję tychże węglowodanów, to moglibyśmy zrobić tak, żeby około 10-15 gramów z tychże węglowodanów stanowiła fruktoza. Jak to zrobić? No najlepiej połączyć cukier stołowy, który składa się pół na pół z glukozy i fruktozy, z pewną dawką na przykład maltodekstryny, tak żeby tej fruktozy było około 10-15 gramów. W wysiłkach dłuższych niż 50-120 minut, no to już ilości węglowodanów rzędu 90 lub więcej przy wytrenowanym jelicie są wskazane między 60 a 90 gramów na godzinę. I tutaj raczej bezwzględnie zaleca się to, żeby łączyć glukozę albo polimer glukozy z fruktozą. Tylko że no, to też wszystko zależy, co dana osoba trenuje. Bo na przykład jeżeli chodzi o treningi trójbojowe, gdzie mamy bardzo długie przerwy między seriami, czas efektywnego obciążenia wysiłkiem organizmu, chociaż to są wysiłki, to są duże obciążenia, to jednak jest liczony na cały trening, to nie wyjdzie tego czasowo bardzo dużo. I tutaj jakby implementacja tych zaleceń, o których wspomniałem, na realia treningu jakiegoś trójbojowego, nie ma większego zastosowania. Oczywiście można spożywać sobie węglowodany jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli trening jest dłuższy i przerwa między posiłkiem przed i potreningowym, nie wiem, wyjdzie na nagle 5 godzin, 6 godzin, no to warto byłoby, ja nawet bym włączył nie tylko w przypadku takiego treningu pewną dawkę węglowodanów,
No, myślę, że to by byłaby na godzinę raczej około 30 niż 60 gramów i pewną dawkę nie aminokwasów rozgałęzionych, bo to jest produkt niekompletny, tylko komplet aminokwasów egzogennych, czyli EAA. Aminokwasy egzogenne to jest pula tych aminokwasów z wszystkich 20, które budują białka ustrojowe, których organizm nie jest w stanie sam syntetyzować. I komplet tychże aminokwasów nie wymaga trawienia, bo to są wolne formy aminokwasów lub ewentualnie jakieś estry. I od razu wjeżdżają, kolokwialnie mówiąc, do krwi. Tak, znaczy one podobnie jak glukoza też wymaga trochę czasu, zanim zejdą z żołądka, dostaną się do jelit, ale nie wymagają jakby zaangażowania aparatu enzymatycznego w rozkład. Z tym, że trzeba też pamiętać, że te aminokwasy i glukozę no warto rozrabiać w takich ilości płynów, żeby nie wychodziły nam napoje jakieś bardzo mocno stężone. Ja nie wiem, jaka tam jest masa cząsteczkowa tych aminokwasów, nie wyliczam tego na napój izotoniczny czy hipotoniczny, ale raczej lepiej rozpuścić, nie wiem, porcję około 10-15, no między 10 a 20 gramów EAA i na przykład 30 gramów węglowodanów w 700 ml wody niż w 200. Tak, będzie to korzystniejsze z punktu widzenia zmniejszenia ryzyka zaburzeń żołądkowo-jelitowych w trakcie trwania wysiłku. Dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz, że pewne, to jest jakby na przekór obiegowym przekonaniom. Otóż ja osobiście wychodzę z założenia, że u osób, które są w stanie deficytu energetycznego, spożywanie węglowodanów w trakcie trwania wysiłku niekoniecznie jest głupim pomysłem, o ile mówimy o sportowcach, a nie osobach, które chodzą na siłownię, tak, tylko i wyłącznie, ale to głównie chodzą, a mniej ćwiczą. I to mówimy tutaj generalnie o sportowcach, a dokładnie sportsmenkach w większym stopniu. Organizm kobiety w większym stopniu wyczulony jest na niedobory energii. Z racji tego, że no natura tak ukształtowała kobiecy organizm, że jest przysposobiony do tego, żeby nosić sobie życie. Koszt energetyczny ciąży jest no, dramatyczny dla organizmu kobiety. Poza dlatego tym, też one mają od razu dużo wyższy poziom tkanki tłuszczowej, ten niezbędny. Wyjściowo tak, plus jeszcze mają z łatwością, może dojść do zaburzenia funkcji reprodukcyjnej, do braku miesiączki typu funkcjonalnego to się nazywa. Najpierw jest defekt fazy lutealnej, później cykle bezowulacyjne, czyli jest menstruacja, nie ma owulacji. Kobiety mówią, zawodniczki mówią, że jest wszystko ok, a już nie jest ok, a później klasyczny brak miesiączki. I tutaj się okazuje, że kluczowym czynnikiem wcale nie jest spożycie tłuszczu, wbrew obiegowym przekonaniom, ale dostępność energii. Przy czym istnieje taka koncepcja mikrobilansu, że w tych porach dnia, gdy wydatki są większe, powinno też być więcej kilokalorii. A czasami się zdarza, że trening jest znaczy, że trening jest długi, przerwa pomiędzy posiłkiem przed i potreningowym, nie wiem, wyjdzie 5 godzin lub więcej. W takich sytuacjach wprowadzenie pewnej ilości węglowodanów w trakcie treningu, a najczęściej też daje 30 gramów na godzinę lub więcej, jeżeli to są sporty wytrzymałościowe, powoduje zmniejszenie ryzyka, co się nazywa zaburzenia pulsacyjnego wydzielania gonadoliberyny. Takiego, zresztą zrozumienie istoty działania funkcji reprodukcyjnych u kobiet i u mężczyzn może też być pomocne jakby w zabawie z substancjami, które wykraczają poza normalną suplementację, bo jakby zrozumienie tej regulacji osi po wzgórze przysadka gonady, moim zdaniem no każdy, kto gdzieś tam schodzi na ciemną stronę mocy, powinien zarys się to znać, jak to wygląda. To nie same podstawy, ale też drugo i trzecie jakieś tam rzędowe rzeczy, co powoduje kaskadę różnych tam hormonalnych zmian i tak dalej, nie? Bo to, że... Dokładnie tak. Zwłaszcza powinny pamiętać o tym kobiety, które decydują się na pewne środki bez jakby wiedzy na temat tego, jakie później są konsekwencje, bo jakby przez pewien czas bardzo duża grupa kobiet nie trafiała z takimi problemami i później było dziwne, że pewne rzeczy się pojawiają. No, ale to już tam na... Tym bardziej, na, że kobietę przywrócić jest 1000 razy trudniej niż faceta. To znaczy, już to, tego tak do końca nie wiemy. Już u mężczyzn często u mężczyzn jest wypracowany taki schemat postępowania związany z przyjmowaniem gonadotropiny kosmówkowej, sermów takich jak cytryny. No, Hacek jest Norwadex i tak. Nie chcę, żeby nagle wszyscy z dietetyki ale w każdym razie u kobiet najczęściej miesiączkę przywraca się odpowiednią dostępnością energii. Tu pewne znaczenie mają też, zaskakująco wysokie znaczenie, ma na przykład sama L-karnityna, na taki szlak dostępności energii w obrębie neuronów podwzgórza. Te L-karnityny, które łatwo przekraczają barierę krew mózg, czyli ALC, ale to może na jakąś inną okoliczność. Tak, ja też mam znaczenie od zupełnie innej strony niż niektóre osoby, które się zajmują tą problematyką, zresztą z powodzeniem i z moim podziwem problematyką tego typu zagadnień w sporcie. Kiedy w diecie sportowca trenującego siłowo dać więcej węgli? W dzień treningowy czy nie treningowy? Bo jedni mówią, że w treningowy przed treningiem, bo będzie siła,
a drudzy, że lepiej dzień wcześniej zmagazynować to jako glikogen, a bezpośrednio przed treningiem tłuszcz i białko, bo dzięki temu nie będziemy senni. No ja bym polemizował z tym, czy tłuszcz i białko to nie będziemy senni, dlatego że tłuszcz zwiększa wydzielanie cholecystokininy, która jest hormonem, który nie tylko jakby spowalnia tempo opróżnienia żołądka, pytanie, czy my to chcemy przed treningiem, żeby na żołądku coś zalegało, przyspiesza motorykę jelitową, a trening też przyspiesza motorykę jelitową, więc pytanie, jak ktoś ma tendencję do pojawiania się biegunek, to takie rozwiązanie może być wysoce problematyczne. Dodatkowo cholecystokinina wpływa na środkowy układ nerwowy tłumiąco, czyli powoduje, że jesteśmy trochę bardziej zmęczeni. Tak naprawdę w badaniach naukowych, albo inaczej, najpierw się odniosę do obiegu. Jak ludzie mówią, że odczuwają sedatywne działanie jedzenia i mówią, że po węglowodanach, to naprawdę nie są posiłki węglowodanowe. To najczęściej na przykład jest omlet z płatków owsianych i całych jajek. To nie jest posiłek węglowodanowy, to jest posiłek zbilansowany, węglowodanowo-tłuszczowo-białkowy, gdzie mamy z jednej strony węglowodany, które faktycznie mogą zwiększać poziom serotoniny. Ona też ma właściwości takie tłumiące trochę, ale z drugiej strony mamy tłuszcz, który spowalnia tempo opróżnienia żołądka, przeciąża dodatkowo ten organizm tymi produktami węglowodanowymi, bo nie oszukujmy się, nasz organizm, dlaczego jest ta reakcja neurohormonalna, że my odczuwamy sedatywne, czyli takie wyciszające, uspokajające działanie jedzenia. Bo organizm, jak zjemy dużo generalnie, dużą objętość, dużą kaloryczność, nie chce, żebyśmy skakali, pływali, on chce trawić, on chce wejść w tryb anakonda i koniec, kropka. I mamy mu w tym nie przeszkadzać. I ma instrumenty, żeby nas do tego jakby przysposobić odpowiednio, zmusić. W każdym razie najczęściej, najbardziej sedatywnie działają te posiłki, które zawierają i sporo tłuszczu, i sporo węglowodanów. Natomiast jeżeli byśmy zjedli, no nie wiem, niech będzie, jeżeli dobrze tolerujemy mleko, chociażby, niech będzie, albo nie wiem, ryż na odżywce białkowej z musem jabłkowym. Ja chciałbym zobaczyć, czy ktoś jest naprawdę na treningu bardzo senny po takim posiłku, jak zje, nie wiem, facet 70-100 gramów ryżu, 50-70 gramów, nie wiem, prażonych jabłek albo musu jabłkowego ze sklepu i 30 gramów odżywki białkowej. Prawdopodobnie senny nie będzie. Wydaje mi się, że trzy jaja na boczku by go bardziej zamuliły niż taki posiłek. Chyba, że mówimy o zaburzeniach glikemii, którą niektóre osoby mają, ale znowuż, patrząc i na dowody naukowe, i tutaj na moje obserwacje, najczęściej tę hipoglikemię łapią te osoby, które nie są ani na diecie keto, tak, ani na diecie sportowej, wysokowęglowodanowej, tylko raczej taką mają nie za dużą tą dawkę tych węglowodanów, raczej tylko około treningowo, a poza posiłkami około treningowymi mają mniejszą ilość węglowodanów, tylko posiłki białkowo-tłuszczowe. Sorry, ale wtedy wrażliwość insulinowa nie będzie na wysokim poziomie, bo czynnikiem zakłócającym wrażliwość insulinową przecież nie są węglowodany, tylko tłuszcz. Kwasy tłuszczowe, dokładnie ich pochodne, ceramidy, diacylglicerole, czyli kumulanty, dwie reszty kwasów tłuszczowych i cząsteczka glicerolu, odpadające się w komórkach i zaburzające szlak sygnałowy insuliny. Ludzie często uważają, że tłuszcz poprawia wrażliwość insulinową, ale tak nie jest. I zresztą to byłoby dosyć karkołomne. Tak się dzieje tylko w tych badaniach, gdzie jest deficyt energetyczny. Nie ma deficytu, nie ma poprawy wrażliwości insulinowej na tłuszczówce, a nawet pogorszenie. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami, jeżeli mielibyśmy na przykład problem z hipoglikemią w trakcie trwania wysiłku, która może rzutować na zmniejszenie wydolności fizycznej, to odczucie, nie wiem, czy takiego zamulenia, ale jednak osłabienia, chociaż czasami z trzęsącymi się rękoma, uczuciem takiej niezborności, zimnymi potami, to w tym momencie paradoksalnie warto zwiększyć dostępność węglowodanów przed treningiem z umiarkowanej na wysoką i bezwzględnie umieścić źródła fruktozy. Są badania, które pokazują, że u osób, które mają hipoglikemię reaktywną po obciążeniu glukozą, idziemy zrobić sobie krzywą insulinowo-glukozową i po prostu dwie godziny po mamy glikemię 40 i po prostu mdlejemy, to jeżeli dodaje się do tego fruktozy, dodaje nawet, a nie zamienia część węglowodanów, która nie podnosi glikemii istotnie, ani nie wywołuje reakcji insulinowej, ale w tle działa sobie powoli, dostarcza powoli energii, to ta hipoglikemia nie występuje. To tym bardziej możemy z tego zrobić użytek w trakcie trwania wysiłku. No i też odpowiednie zaopatrzenie organizmu w trakcie trwania wysiłku będzie zmniejszało takie ryzyko. Ale pytanie brzmiało inaczej, ja to musiałem wytłumaczyć, ale pytanie brzmiało inaczej, jak rozkładasz te węglowodany? Czy jeśli więcej w dni treningowe, czy też w dni treningowe, żeby ładować glikogen? Wszystko zależy, co trenujemy i pod jakim kątem. Nie wszystkie wysiłki wymagają treningów na wysokim glikogenie. Niektóre wymagają tego, żeby po prostu poziom glikogenu był optymalny lub suboptymalny, czyli taki powiedzmy normalny. Dodatkowa nadkompensacja glikogenu nic wielkiego nie niesie za sobą. Jak ktoś idzie na trening zrobić klatę triceps, to on nie potrzebuje superkompensacji glikogenu. Nie potrzebuje tego, żeby się dzień wcześniej ładować. I nie sądzę, żeby, no może jak przy tych maksach to jeszcze jest temat
do rozważenia. Wiem, że tutaj koledzy z Matras i spółka będą robić badania na ten temat. W każdym razie, ale gdy ma się trening, nie wiem, 4-godzinny, który chcemy zrobić na wysokim glikogenie, to warto byłoby się przed nim doładować czasami. Są też treningi, które chcemy robić na niskim glikogenie. Jak celem jest poprawa wydolności, treningi o niskiej intensywności w ramach takiej strategii, która się nazywa Sleep Flow, polecam poczytać, niekiedy się wykonuje na niskim glikogenie, tylko żeby on był niski, to trzeba go wypłukać najpierw, żeby można było go efektywnie zastosować. Są strategie żywieniowe, które zakładają wyższą podaż energii ogółem, ale na przykład z węglowodanów w dni treningowe, a niższą w dni treningowe, i one z powodzeniem jako takie normalna, intuicyjna praktyka będą się sprawdzać. Ale są też specjalne strategie żywieniowe, jak diety cykliczne z ładowaniami węglowodanowymi chociażby, gdzie ładowanie przypada na okres nietreningowy. Trudno odpowiedzieć uniwersalnie, która opcja jest lepsza. To wiele zależy od tego, jakie mamy zastosowanie. I wydaje mi się, że same manipulacje węglowodanowe to jest temat na osobny podcast, na taki rozmowę lub wykład godzinny, gdzie można byłoby to omówić, odmienić przez przypadki, bym tak powiedział. W każdym razie jedna i druga opcja ma pewne znaczenie, natomiast sam fakt, że w jakiś dzień spożyliśmy trochę mniej węglowodanów, a w drugi to wyrównamy, spożyjemy trochę więcej, w ujęciu takim periodycznym, długoterminowym nie wpływa bardzo istotnie, nie jest czynnikiem determinującym rozwój formy sportowej. Można z tego zrobić taki niuans, pewnego rodzaju użytek lub też wykorzystywać na przykład korzyści wynikające z ładowania węglowodanowego. I w sportach sylwetkowych, co wszyscy wiemy, i w sportach wytrzymałościowych przed startem w konkurencji, gdzie efektywny czas obciążenia organizmu no, przekracza raczej 60-90 minut, to wtedy ta zwiększona dostępność glikogenu zaczyna mieć istotne znaczenie. Ja może go tak dodam od siebie prostym chłopskim językiem, bo Tadeusz to wiadomo inny poziom i czasem nie każdy rozumie wszystko, co powiedziałeś, wszystkie terminy. To może jeszcze dodam od siebie tak, że jeżeli mamy jedną jednostkę treningową dziennie, to nawet rozłożenie tych węglowodanów w ciągu dnia, jeżeli mamy, wiadomo, normalną wrażliwość i żadnych innych dolegliwości, nie ma żadnego znaczenia. Tak, to prawda. To znaczy, to bardzo często to się jest odnosi w tą kwestię. Trzeba przed treningiem rozkładać węgle i musisz koniecznie zjeść tak. 200 gram węgli, nie? To jest fakt, bo to zobaczcie, jak się zmieniało podejście w świecie nauki. Kiedyś wykonano takie badania, powiem w telegraficznym skrócie, w których okazało się, że to bardziej dotyczyło sportów wytrzymałościowych jednak niż siłowych czy szybkościowych, ale że jeżeli się wykona trening i następnie przez 3 godziny po treningu nie je się węglowodanów i później się je w oknie na przykład 5-godzinnym, tę samą pulę, na przykład nie będzie 400 gramów węglowodanów, to licząc od momentu zero, czyli skończenia treningu, do 8 godziny badanie poziomu glikogenu, ten glikogen jest niższy niż w sytuacji, w której je się węglowodany od samego początku po zakończeniu treningu, również przez 8 godzin. Tu mieliśmy za pierwszym razem 3 godziny bez jedzenia i 5 godzin jedzenia węglowodanów, natomiast w drugim wypadku mieliśmy przez całe 8 godzin jedzenie węglowodanów. Tu i tu dawka taka sama, czyli pula węglowodanów taka sama, ale jeżeli się ich nie spożywało po treningu przez 3 godziny, to poziom glikogenu był niższy. I postawiono hipotezę, że efektywność gromadzenia glikogenu mięśniowego po wysiłku jest szybsza i zaprzepaszczenie tego czasu, to była tylko hipoteza, a nie twierdzenie kategoryczne. I zaprzepaszczenie tego czasu, czyli niespożywanie węglowodanów, może doprowadzić do tego, że finalnie poziom glikogenu będzie niższy. Ale od razu znaleźli się naukowcy, którzy powiedzieli tak, a może 8 godzin to za krótko, a może sprawdźmy w takim najbardziej standardowym wydaniu czasowym, czyli w ciągu doby. I okazało się, że gdy to badanie powtórzono, znowuż przez pierwsze 3 godziny w jednej próbie nie jedzono, w jednej grupie nie jedzono węglowodanów, w drugiej grupie zaczęto spożywać węglowodany od razu po zakończeniu treningu, ale w obu grupach ta dawka była taka sama i zbadano poziom glikogenu po 24 godzinach, to tu i tu poziom glikogenu był taki sam. W związku z tym sformułowano wniosek anabolicznego. Tak, znaczy tutaj dokładnie węglowodanowego, bo tu nie sprawdzano kwestii anabolizmu, który bardziej odnosił do białek, ale masz rację. Tu w pewnym sensie można powiedzieć, że wygenerowano mit i od razu go obalono. Taki hipotetyczny mit, bo to jest problem taki, że czasami w badaniach naukowych to się zaobserwuje i ktoś, kto nie umie zinterpretować, jaka jest ranga tego wniosku, podchodzi do tego, mówi, jest badanie, jest dowód, zobaczcie, wszyscy amerykańscy naukowcy udowodnili, że. Oni tylko pokazali jakiś kontekst, tak? To jeszcze jest nawet hipotetyczne twierdzenie, ciężko byłoby powiedzieć. To jeszcze do teorii naukowej jeszcze daleko, daleko. W każdym razie na tej podstawie sformułowano wniosek, o którym ty powiedziałeś, że jeżeli
trenujemy raz na dobę lub rzadziej, to to, czy spożywamy węglowodany od razu po treningu, czy też rozłożymy sobie inaczej, czy nawet nie zjemy po treningu, nie ma znaczenia. Glikogen po 24 godzinach będzie taki, jaką dawkę spożyjemy węglowodanów w ciągu tych 24 godzin. Natomiast jak mamy dwie jednostki treningowe w ciągu doby, albo przerwa pomiędzy tymi jednostkami treningowymi wynosi 8 godzin lub jest krótsza, to 8 godzin pojawia się, że są w obiegu, ale chciałbym zobaczyć badania, gdzie jest 10, 12, 7, 6, to wtedy byśmy mogli mówić, jaka wartość jest odpowiednia. To w tej sytuacji trzeba się spieszyć z węglowodanami i dobrze jest spożywać od razu po zakończeniu wysiłku, bo inaczej kolejna sesja będzie na uszczuplonym glikogenie. Tylko, że my czasami możemy chcieć mieć uszczuplony. I jeszcze to, co na pewno jest też ważne z różnych źródeł, to co mówisz, dodanie fruktozy i tak dalej, nie tak, jedną frakcję. Dokładnie tak, to znaczy najważniejsza jest dawka całkowita węglowodanów, no ale wiadomo, że jak ktoś zacznie się ładować albo samą fruktozą, to nie polecam tego, chyba że ktoś lubi spędzać czas tam, gdzie król piechotą chodzi, albo że będzie się, no też ładowanie, zrobienie, nie wiem, pełnoziarnistym chlebem zbożowym, no to albo no, brązowym z tego jest ciąża spożywcza i to jest mniej efektywne, efektywny sposób ładowania. Więc ostatnie tutaj, pytanie, bo już nam prawie godzina stuka, a ja nie wiem jak tam twój czas i poza tym tak długo nikt nie będzie raczej słuchał, nie? Ile kalorii maksymalnie powinien mieć posiłek i jakie makro, żeby się przyswoił? Czy jest jakaś zależność, czy na przykład zjedzenie jednego posiłku 2100 kalorii, kilokalorii, to samo, co zjedzenie trzech po 700 kilokalorii? Nie jest to samo, ale to zależy, że się nie przyswoi. Trudno powiedzieć, czy u wszystkich ludzi jest dokładnie tak samo. Natomiast, znaczy, że wszyscy zrobią 100% użytek, nie wiem, czy 90% użytek i z trzech posiłków po 700, czy jednego po 2100. Możliwe, że na przykład jeżeli skumuluje się dużą ilość tłuszczu chociażby, niezemulgowanego, czyli na przykład tłuszcz mleczny, czy masło, czy żółtko jaja jest trochę lżej strawne, bo nie wymaga takiej ilości żółci, żeby mogło zostać strawione. A tam na przykład byśmy w ramach tego posiłku było, nie wiem, kieliszek oliwy. Przez jakiś czas na forach internetowych była taka moda, że się piło oliwę z kieliszka, toasty tłuszczem, bardzo ketogenne toasty. W każdym razie to w tej sytuacji możliwe, że mechanicznie czy ze względu w funkcji wydzielniczych przewodu pokarmowego bilans byłby trochę niższy takiego posiłku, ale możliwe, że akurat trafiłoby na jednostkę, która nie miałaby problemu z wydzielaniem żółci i bilans tego posiłku byłby taki sam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wpływu na przykład na syntezę białek mięśniowych, to jest taki konsensus w zasadzie w świecie nauki i to mówimy o ludziach, którzy naprawdę sami trenują i są naukowcami, nie osobach, dla których sztanga to jest stolicane wady, tylko to są często sportowcy, byli sportowcy albo startujący sportowcy, którzy zajęli się karierą naukową, bo uznali, że w nauce dzieje się za mało i zbyt bardzo jest oderwana od rzeczywistości sportowej, bo był taki czas. Do czego zmierzam? Otóż jest coś takiego jak koncepcja, hipoteza w zasadzie progu leucynowego. I są badania, które pokazują, że jeżeli odpowiednio umiejętnie rozłoży się spożycie białka, bo to dotyczy białka, na poszczególne pory dnia, to efekt anaboliczny na poziomie, nie zbadano jeszcze tak w sposób przekonujący, czy realnie da się dobudować więcej mięśni przez ten odpowiedni timing. Ale przynajmniej na poziomie aktywności pewnych enzymów anabolicznych i też takiej szczątkowej syntezy, to się robi taką szybką biopsję mięśnia metodą FSR i oznacza ilość, sprawdza ile oznakowanego izotopowego aminokwasu wbudowano w tą tkankę mięśniową. To się okazywało, że tak predykcyjnie patrząc, czyli przesłankowo, można powiedzieć przewidująco, o 25% nawet można było przyspieszyć syntezę białek biofibrylarnych, wtedy, gdy rozkładano to spożycie białka na poszczególne pory dnia w sposób taki w miarę równomierny, niż gdy były tutaj jakieś bardzo duże fluktuacje, że przez na przykład połowę dnia te dawki białka na posiłek wynosiły tam 10 gramów czy mniej. Więc liczy się nie tylko dobowa pula spożycia pewnych składników pożywienia, w tym przede wszystkim białka. Ale równomierne rozłożenie ich. Tak, znaczy w każdym posiłku zaleca się osiągnąć pewien próg dostępności. Ten próg dostępności, który należy osiągnąć, mieści się gdzieś w przedziale od 20 do 40 gramów, a te przerwy między posiłkami uznaje się, że powinny się mieścić w przedziale gdzieś od 2,5 do 4,5 godziny. Natomiast powiem w ten sposób, to nie jest rynkowe. To, że ktoś ma przerwę 5 godzin, to nie znaczy, że ma o 25% gorsze przyrosty. To są naprawdę subtelne różnice i my nawet nie wiemy, czy przypadkiem organizmy ludzkie nie mają pewnych możliwości adaptacyjnych. To znaczy, czy jak się ktoś przyzwyczaił do tych trzech posiłków, to czy organizm moim zdaniem tak jest. Enzymatycznym, że my znamy takie nagłe zmiany. A trzeba pamiętać, że takie poddawanie ludziom gwałtownych zmian też nie jest w pełni reprezentatywne, bo kiedyś takie krótkoterminowe badania z dietą niskowęglowodanową pokazywały, że one w zasadzie jest szkodliwa dla sportowców, tak? Na wszystkich możliwych płaszczyznach. Dopiero badania doktora Finiego
pokazały, że jak się sportowców przysposobi do diety ketogennej przez tam kilka tygodni, oni się zaadaptują, to dopiero wtedy są z tego jakieś korzyści. Potencjalne korzyści, bo to nie jest tak, że to jest lepsze rozwiązanie generalnie, ale że można na tym normalnie funkcjonować. Więc jednodniowe badania też pokazywały, można powiedzieć, bzdury w kontekście tego, co się dzieje w dłuższej perspektywie. Więc nie jesteśmy w stanie wyciągnąć definitywnych wniosków na ten stan wiedzy naukowej, ale skoro wiemy, już to mówiłem ostatnim razem, że skoro wiemy, że coś nie zaszkodzi, bo trudno, żeby to zaszkodziło, nie ma przesłanek, żeby tak uważać, a może pomóc i nie jest jakieś niewiadome karkołomne, to warto to wdrażać. Skoro Tadeusz tak powiedział, to macie tak robić. Dobre, dobre. Ja tak w skrócie. Co, Daniu, mamy godzinę. Ja jak zwykle nisko się kłaniam i serdecznie dziękuję, bo twoja wiedza i to, co tutaj przekazujesz, to naprawdę jest żywe złoto. I mam nadzieję, że ludzie to docenią i naprawdę będzie tego odzwierciedlenie i w komentarzach, i w tych łapkach, i tak dalej. Bo ja naprawdę jestem za tym, żeby regularnie Tadziu się pojawiał i był moim honorowym gościem, bo to naprawdę dla mnie jest nie tylko przyjemność, ale i zaszczyt, że no nie, bo chyba nigdzie tak nie występujesz raczej regularnie. Nie. To jest dla mnie dziwne, nie, no bo nie jesteś od wczoraj i już kilka lat, bo nawet ja pamiętam, że kiedyś ktoś mi podesłał i się zainteresowałem, kto to jest ten Sowiński, nie? No i mówię, no chłop niby tu high carb, ale tutaj się nie wypowiada źle, wiesz, no. To było głównym moim, że tak powiem, czynnikiem, który mnie ukierunkował, że jednak z tym panem warto się zapoznać, że nie idzie ślepo w jedną uliczkę, tylko patrzy, mimo że jest, no, jak sam powiedziałeś na pierwszym naszym podcaście, wiesz o tym, że dieta high carb jest dla większości populacji najlepsza, to jednak ketozy nie negujesz i tam nie ciśniesz, że nie, w przeciwieństwie do innej, że tak powiem, drugiej sekty. Ja na studiach uchodziłem jako, wśród wykładowców i studentów, jako osoba, która jest od diety ketogennej. Dlatego, że ja jej bardzo często broniłem. Bo w środowisku akademickim wówczas, teraz to się zmieniło, używano zamiennie ketoza i kwasica ketonowa. To są dwa różne pojęcia. Pamiętam, że na zajęciach na pierwszym roku wstałem i napisałem na tablicy wartości dla ketozy żywieniowej i dla kwasicy ketonowej i opisałem, patrząc na wykładowcę, stojąc w zasadzie koło niego i do grupy, na czym polega różnica. Później się polubiliśmy, nie będę wymieniał nazwiska tego wykładowcy, bo on jeszcze z tego, co wiem, w środowisku akademickim funkcjonuje. Ale w każdym razie tak i często podejmowałem się takich mini-seminaryjnych wykładów, na przykład dieta ketogenna w epilepsji lekoopornej u dzieci, wpływ diety ketogennej na redukcję masy ciała u osób z nadwagą lub otyły w porównaniu do diety z przewagą węglowodanów. I ja tej ketozy broniłem, diety ketogennej, ale głównie dlatego, że wylewano, że wytaczano przeciwko niej argumenty, które były niezasadne. A to nie znaczy, że ja jestem fanem diety ketogennej. Czasami zdarza się, że ją ułożę, tak? Jak ktoś bardzo chce, albo uważam, że może się przydać. Ale wybieram raczej rozwiązanie w postaci diety ketogennej śródziemnomorskiej, gdzie boczku i smalcu nie ma. Tak, to się nazywa obiektywizm właśnie, nie? Że możesz, mogę na przykład tam, no ciebie nie da się ciebie nie lubić, nie? Ale mogę Zenka nie lubić, ale wiesz, wychodzi taki Zenek i przedstawia jakieś argumenty, no i nie mogę się z nim nie zgodzić, mimo że go nie lubię, bym go kopnął, że tak powiem, w kostkę. Tak, I tą drogą powinni podążać tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy się angażują, już nawet nie mówię w naukę, ale w jakieś tam, nawet na tych social mediach, kreowanie jakichś tam poglądów i tak dalej, nie? Przeczytajcie pan tak brutalnie szczerze, że gdyby wszyscy się tak fair, tacy byli pod tym względem, można być wyważeni, to ja bym nie miał żadnych atutów na tle. No więc nie, to tak jak kiedyś powiedziałem, że mi nie przeszkadza to, że są mity w dietetyce. Ja je bardzo chętnie obalam, ale to, że one są, to też jest dla mnie jakby pożywką, tak? Ja mogę funkcjonować, mogę zaistnieć i mogę się do nich odnosić. Gdyby ich w ogóle nie było, to nie wiem, co bym robił. Pasjasa bym grał. Także zapraszamy na grupę Tadzia, tu będzie podlinkowana na Facebooku, powstała niedawno, bardzo ciekawa i bardzo dużo jest fajnych artykułów i postów i mam nadzieję, że ona się rozwinie i każdego, kto słucha podcastu i docenia wiedzę, zapraszamy. Także co, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, tu będą linki w razie gdyby ktoś chciał się skontaktować na jakieś konsultacje i tak dalej. Także ja jeszcze raz dziękuję i do następnego, pozdrawiam. Dziękuję, do następnego, pozdrawiam.